Witajcie moi drodzy. Dziś porozmawiamy sobie o bramkarstwie. Moim gościem jest Tadeusz Kapuściński, trener bramkarzy w krakowskiej szkole piłki nożnej, który swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną zawdzięcza głównie szkoleniom międzynarodowym. Witaj tatku. Witaj. Słuchaj Tadek, na początku chciałbym, żebyśmy stworzyli taką bazę pod tą rozmowę. Tą bazą będzie kwestia systemu szkolenia bramkarzy w Polsce. Czy możemy w ogóle mówić o czymś takim jak system szkolenia bramkarzy w Polsce? Uważam, że przez jakiś okres czasu nie było czegoś takiego. Wszystko, co było czerpane z zagranicy. Wiadomo, że z takich dobrych bodźców, gdzieś z Włoch, z Hiszpanii, z Niemiec. Nie oszukujmy się, że niemiecka szkoła bramkarstwa jest jedną chyba z najlepszych, można powiedzieć. Włosi mają troszeczkę inną, Hiszpanie troszeczkę inną. To się bierze też stąd, że pracują z innymi bramkarzami. Włoski bramkarz czy hiszpański, czy jeśli Hiszpanie ściągają go sobie z Ameryki Południowej, on jest z natury bardzo gibki, dynamiczny, szybki. Niemcy tacy nie są. Widzimy to po Neuerze, widzimy po Ter Stegenie, oni są statywni, technicznie bardzo dobrzy. Neuer wygląda tak, jakby wyszedł na boisko z biblioteki, zrobił swoje i idzie do domu, tak? I to jest zupełnie, można powiedzieć, dwie inne kwestie. Natomiast wydaje mi się, że wszystko się dobrze rozwija. W Krakowie są trenerzy bramkarzy, których serdecznie pozdrawiam. Mam nadzieję, że będą wiedzieli, którzy mocno nad tym pracują i zrobili sobie plan od A do Z tak naprawdę, jak chcieliby, żeby to wyglądało, i go wprowadzają w życie. I to widać w tych akademiach, gdzie oni pracują, że ma to sens, że bramkarze się rozwijają, jeżdżą na kadry Małopolski, jeżdżą na kadry Polski, jest zainteresowanie tymi bramkarzami. Natomiast takiego ogólnego, tak jakby na całą Polskę, wydaje mi się, że gdzieś nie ma. Mamy kurs UEFA, a goalkeepers, który w Polsce się odbywał, nagle został gdzieś tam przerwany. Trenerzy jeździli na Słowację, bodajże się gdzieś tam dowiadywać o to, bo tam również to się odbywało. Więc nie do końca jest to, można powiedzieć, tak dobrze zorganizowane. Wszystko zależy od tego, jak trener chce i czy mu się chce. Rozumiem. A jak brałeś udział w tych szkoleniach międzynarodowych, to oczywiście wypowiadali się pewnie trenerzy wielkich zespołów, tak? A to jakie były to zespoły? No, najbardziej chyba taką wypowiedzią, która gdzieś zapadła w pamięć, to są trenerzy z Porto. Opisali całą Akademię Porto, 11 trenerów bramkarzy na całą Akademię, 36 bodajże bramkarzy od najmniejszego do największego, spotkania co tydzień, spotkania co dwa tygodnie trenerów. Ci bramkarze trenują ze sobą najmłodsi, raz w miesiącu trenują najmłodsi z najstarszymi, seniorzy przychodzą do najmłodszych, te dzieciaki się tym cieszą i jarają się tak naprawdę tym, że Iker Casillas trenuje gdzieś tam z nimi. Mają w ogóle osobne swoje boisko, swojego koordynatora, każdy trening kręcony, każdy mecz kręcony, wszystko jest analizowane, oczywiście w Niemczech też to jest. Głównie trenerzy tacy z lepszych klubów, Barcelona, w tamtym roku było przez Miłosza Godocha, którego również pozdrawiam serdecznie, organizowane szkolenie, jedno z najlepszych w Polsce chyba, jak nie w Europie. Z Bayeru Leverkusen, Borussia Dortmund, Red Bull, Salzburg, także no naprawdę jest z czego czerpać wiedzę, tak? Uważam, że warto jeździć, zresztą w przyszłym tygodniu, w tą niedzielę już startuje kolejna edycja. Niedziela, poniedziałek, wtorek jest kolejne znowu szkolenie, które Miłosz organizuje, i jeśli ktoś kiedyś by się zastanawiał, czy warto jechać, to tam jest taki ogrom wiedzy, że nigdzie takiego nie dostaniemy. Okej, okay. Wiesz co, teraz wspomniałeś o tym FC Porto, dlatego nasunęła mi się myśl, że jednak w tych zachodnich klubach, w tych wielkich klubach, ci młodzi adepci, ci młodzi bramkarze w zasadzie, tak jak mówiłeś, mają wzory obok na boisku, tak jak Iker Casillas, czy w FC Porto przecież kult Wiktora Bailly jest dalej żywy, czy Bayern, Neuer, Kahn i tak dalej. No to jakbyśmy spojrzeli na Polskę, oczywiście bramkarzy mamy znakomitych, czy Szczęsny, czy Fabiański, czy Dudek, Boruc. No ale czy ci młodzi zawodnicy się z tym utożsamiają, z tymi zawodnikami, jak tak patrzysz po swoich grupach młodzieżowych? Oj tak, wydaje mi się, że bardzo. Oni, jeśli wiadomo, trenują w akademii, każdy trenuje w klubie z, tak powiem, z koszulką klubową, ale jak przychodzi ktoś gdzieś tam sobie pograć, czy no ktoś nowy na trening, to zawsze mają koszulkę któregoś z reprezentantów i bardzo ich to cieszy, jak trener na przykład do nich mówi, że tam brawo, brawo Fabiański, oni się cieszą, że Fabiański tak obronił, i oni też tak bronią. Także wydaje mi się, że są dzieci i ogólnie młodzież świadoma tego, jakich bramkarzy wychowujemy sobie gdzieś tam w Polsce, i że oni grają w Europie. To nie jest tak, że oni siedzą, tylko oni grają na dobrym poziomie, tak? To bardzo dobrze, to daje wiele optymizmu. Ale jeszcze była kwestia ilości trenerów zajmujących się szkoleniem bramkarzy. Wspomniałeś o kilkunastu trenerach nawet w Porto, tak? Porto. Jak to wygląda w Polsce? No niestety nie wygląda to tak dobrze.
Nie wygląda to tak dobrze. Zależy od akademii. Jeden trener na akademię, czasem dwóch. W najlepszych przypadkach. Wiem, że w klubie z Wielkopolski, bo tam jeden z moich podopiecznych był niedawno na testach, jest pięciu. Także no to już jest fajne. Wiadomo, że są kluby w Polsce, które rozwijają akademię. Możemy je wymieniać, ale myślę, że każdy wie, które to kluby. I to im się opłaca, tak? Bo patrząc chociażby na małe Zagłębie Lubin, które kiedyś było klubem, można powiedzieć, słabo rozwiniętym, a tak zbudowano w tym momencie akademię z bursą wielką, gdzie jak się przyjrza, to jest kompleks na miarę już można powiedzieć Europy i patrząc na ich skład wyjściowy ekstraklasy, no to wiemy, ile tam jest wychowanków, tak? O, Zagłębie z tego słynie. Dokładnie. A tak twoim zdaniem, ilu tych bramkarzy, trenerów bramkarzy powinno być w jednym takim zespole ekstraklasowym? No bo oczywiście mówimy tutaj o Legii, w całej akademii, czy w jednym zespole? W jednym zespole. Na pierwszą drużynę i na drugą? Na pierwszą i drugą drużynę, tak. To uważam, że spokojnie już dwóch. Jeśli pierwsza i druga drużyna, niekoniecznie oni muszą pracować cały czas ze sobą. Może być jeden na pierwszą i drugą drużynę, ale jeśli druga drużyna ma być pomocą dla pierwszej i gra mecz na północy Polski, a pierwsza drużyna gra na południu, no to jeśli mamy jednego trenera bramkarzy, to on będzie na jednym meczu. Nie da rady się rozerwać, więc on może oglądać ten mecz sobie na kamerze, ale fajnie, jeśli jest z tym bramkarzem na meczu i ogląda go na żywo, tak? Po pierwsze może mu podpowiedzieć, po drugie może na żywo sobie ocenić sytuację. Na kamerze nie zawsze widać to dobrze, tak? Tak to wygląda. A czy spotkałeś się już z takim młodym zawodnikiem, którego trenowałeś? Patrzysz na niego, jak się porusza na bramce, na jego gibkość, na jego zachowania typowo bramkarskie. Było bardzo. I widzisz, tak, ten chłopak w przyszłości to widać. Zagra. To widać po chłopakach, widać na różnych poziomach gdzieś tam szkolenia, na różnych poziomach wiekowych i na różnych, tak można powiedzieć, płaszczyznach. Czy on jest na przykład mega gibki, skoczny i to może w przyszłości procentować. I wiadomo, że nad tym trzeba z nim pracować, bo żeby to rozwinąć odpowiednio, ale też może mieć inne rzeczy słabiej rozwinięte, na którymi trzeba mocniej sobie pracować. Ale są tacy bramkarze, gdzie na przykład drugi trener bramkarzy, z którym współpracuję w krakowskiej szkole piłki nożnej, po treningu z chłopakiem z 2002 rocznika mówi, że no widać, że on ma to coś, tak? I no, to mówi któryś tam kolejny trener bramkarzy, więc wydaje mi się, że faktycznie tak jest, tak? A jaka sytuacja najbardziej sfrustrowała Cię podczas treningu? Bo jak rozmawialiśmy sobie przed wywiadem, to opowiadałeś o takich sytuacjach, ale taka najbardziej, która po prostu pieniła Cię do granic możliwości i mówisz, nie no, tak być nie może, co w przypadku tego, że dzieciaki są winne? No, wiesz co, dobra, jedna sytuacja z dzieciakami, a inna jakoś poza sportowa. Czy z dzieciakami coś pieniło? Wydaje mi się, że nie, bo nie możemy się denerwować na dzieciaków, czy nawet na młodzież gdzieś tam na treningu i tego im okazywać, bo oni podchodzą do tego profesjonalnie. My musimy być profesjonalistami w 100%. Nieważne, czy pracujemy w nie wiadomo jakiej klubie ekstraklasy, czy w niszowej akademii. Róbmy coś na 100%. To ja tak zawsze uważam, że albo coś róbmy na 100%, albo wcale. Więc ja mam tak, że wchodzę z dzieciakami, jakkolwiek bym był zmęczony i zdenerwowany, to jednak na boisku to gdzieś mija i skupiamy się na tym, co tam się dzieje. I to jest najważniejsze. A zewnętrzne aspekty, no były takie. Są takie sytuacje, gdzie trzeba zejść z boiska, bo pojawia się na przykład komercja na boisku, którym powinniśmy trenować i to jest problem w akademii, tak, że no... Ale jak pojawia się komercja? Co to znaczy? No, powinieneś trenować od godziny od do, wiadomo jak jest z dzieciakami, tak? Dzieciak czasem rozrabia, czasem jest grzeczny, jeden szybciej się uczy, drugi gorzej, trzeba powtórzyć ćwiczenia, trzeba im wytłumaczyć, więc okres czasowy treningu może się wydłużyć, to też trzeba wziąć pod uwagę. Więc nie wyobrażam sobie, że mam trening od godziny 17 do 18.30 i 18.29, ja już muszę schodzić z boiska posprzątany, nie mogę z dzieciakami porozmawiać, bo ktoś sobie wchodzi, bo ma wynajęte jakieś tam boisko, bo my trenujemy na takim czy innym boisku, tak? No to jest organizacja, to są kwestie organizacyjne. Tutaj się tak bardzo taka postać, można powiedzieć, dyrektora sportowego akademii kłania, która za granicą ma zupełnie inny, że tak powiem, obowiązki niż w Polsce. I tam no wiemy, jak to funkcjonuje, tak? Zawsze niestety albo niestety będziemy się porównywać do zagranicy. Uważam, że warto, bo od kogoś się trzeba uczyć, tak? My też mamy swoich bramkarzy, tak jak wspomnieliśmy, ale dalej uważam, że tam to wszystko jest jakoś tak lepiej rozwinięte, sądząc po rozmowach z trenerami, którzy tam pracują. Oczywiście, w kwestii piłki nożnej, no to do kogo się odnosić, jak nie do Zachodu? A twoim zdaniem, jak daleko jesteśmy od tego Zachodu? Jak daleko jest polska myśl szkoleniowa, jeśli chodzi o bramkarzy? Ciężko określić sobie, wydaje mi się, jak daleko, bo to wszystko, cały proces szkolenia bramkarzy i w
cudzysłowie tworzenia bramkarza od poziomu bardzo młodego do wyprowadzenia go do pierwszej drużyny, musimy sobie podzielić na kilka etapów, tak? To jest etap jego treningu, to jest etap jego odnowy biologicznej, to jest jego etap pracy z jakimś psychologiem, tego jak on się uczy w szkole, tego jakie ma warunki do treningu, jak to wszystko się odbywa, jego dietetyka. To wszystko jest rozbite na tak dużo tak naprawdę płaszczyzn, że jeśli nie jesteśmy w profesjonalnej akademii, to na niektóre rzeczy nie mamy wpływu, tak? Tego, czy dzieciak wróci do domu i czy on zje to, co powinien po treningu, czy jest tego świadomy, to jest najważniejsze. Bo to, czy on zje, okej, może zjeść, ale żeby on był świadomy, dlaczego to, a nie dlaczego coś innego, tak? Ale ważne jest uświadamianie młodzieży, nie? Żeby... Na pewno. Uważam, że to jest jedno z takich najważniejszych rzeczy. Bo to wiadomo, no, my to możemy im powiedzieć, ale jeśli zrobimy to tak, no odwal się, to on to usłyszy i pójdzie sobie do domu, ale jeśli go uświadomimy któryś kolejny raz, to w końcu to może do niego trafić i on będzie o tym wiedział. Nie trzeba będzie mu o tym przypominać, tylko on o tym będzie wiedział i tak będzie działał w cudzysłowie, tak? Pewnie, pewnie. Dobrze, Tadek, teraz kwestia reprezentacji Polski. Mistrzostwa Świata w Rosji 2018 zbliżają się wielkimi krokami. No i kwestia sporna, który bramkarz powinien grać, a który oglądać to z wysokości ławki rezerwowej, jest ciągle żywa. No i dwa nazwiska, Fabiański i Szczęsny. Na kogo stawiasz? Jako człowiek, no ekspert, jako ekspert w dziedzinie bramkarstwa. Tak cię nazwę, tak? Dziękuję. Dziękuję. Natomiast to znowu jest tak, musimy prześledzić ostatni sezon jednego i drugiego bramkarza, prześledzić to, co oni, że tak powiem, sobie robili na meczach, to, co się działo w klubach. Wydaje mi się, że to wszystko jest w tym momencie w kadrze tak dobrze zorganizowane, że kadra funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie. Trener Nawałka wyprowadził kadrę na taki poziom, że faktycznie mamy, że tak powiem, czym się chwalić. Natomiast no, pamiętamy Fabiańskiego z ostatnich meczy w kadrze, z mistrzostw. Niektórzy powiedzą, że jest to bramkarz turniejowy, który wchodzi na turniej i on po prostu czuje się tam dobrze. On wie, że są trzy mecze w grupie i trzeba być na tych meczach w 100% skoncentrowany. Więc to jakbym był w kadrze, to ciężkie rzecz do zgryzienia. No pewnie. Naprawdę. To jest, no mam tak dwóch świetnych bramkarzy i muszę wybrać spośród dwóch tak dobrze broniących bramkarzy, którzy na bieżąco sobie bronią. Naprawdę. No. Nie zazdroszczę. A jeszcze może być Psikus, bo Skorupski też jest w bardzo dobrej dyspozycji. Nie wiadomo, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ale jeszcze jest cały rok, więc zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Chciałbym jeszcze cię dopytać, co sądzisz o tych naszych młodych polskich gwiazdach bramkarstwa. Są takie osoby, które po otrzymaniu oferty, kiedy widzą na stole na przykład Fiorentina, owad mi wpadł do ucha. Tak jak na przykład Fiorentina i Bartłomiej Drągowski. W wieku bodajże rok temu, w wieku 19 lat wyjechał do Włoch. No i w tej Fiorentinie grał większość czasu w Primaverze, chociaż tam było też tych spotkań kilka. Zadebiutował w ostatniej kolejce Serie A. Już niestety mecz o nic. O pietruszkę. Tak. No i twoim zdaniem jak to powinno wyglądać? Czy ten najlepszy młody bramkarz w Ekstraklasie w tamtym czasie, w ostatnim swoim sezonie gry w Polsce, powinien wyjechać za granicę do takiego wielkiego klubu jak Fiorentina, czy gdzieś jeszcze powinien spróbować swoich sił w klubie, w którym na pewno miałby miejsce w pierwszym składzie? Myślę, że jeśli jesteśmy w Ekstraklasie bardzo dobrym bramkarzem, no to ktoś powie, dlaczego nie zaryzykować, tak? Teraz się żyje. Natomiast no, musimy być świadomi tego, że bramkarz jest jeden na meczu i rzadko kiedy się go zmienia po jednym meczu czy w przerwie. On broni pół sezonu, sezon. Różnie to bywa, więc w tak młodym wieku, tak jak ja gdzieś rozmawiałem zawsze z trenerami, wszyscy uważam, że powinien grać. Nawet na troszeczkę, można powiedzieć, pierwszym poziomie ligowym, a nie najwyższym, ale grać. Cały czas być ogranym i później sobie wskakuje. Tak? Tak miał Fabiański, który w Arsenalu niestety nie grał. Okej, można powiedzieć, treningi miał bardzo dobrze i wszystko było zorganizowane na najwyższym poziomie. Poszedł do klubu troszeczkę słabszego i okazało się, jakim jest potencjał na bramkarza, tak? Który wychodzi na mecz i robi cuda, tak? Jest gwiazdą. Jest gwiazdą i jest filarem i jest świadomy znowu tego, tak? Jest świadomy tego, że potrafi bronić i wie, po co wychodzi tak naprawdę na trening, po co wychodzi na mecz. A czy istnieje dla ciebie bramkarz kompletny w dzisiejszych czasach? Myślę, że znowu Niemcy. To jest dwóch takich. No i Ter Stegen. Ter Stegen, taki bramkarz, który
Teraz jest na wysokim poziomie, rok, dwa i też może być na mega wysokim poziomie. No niemiecka szkoła, tak? Oni technicznie są bardzo dobrze poukładani, są świadomi, wiedzą co się dzieje na meczu. Profesjonalizm na 100% znowu, tak? On wychodzi na trening, robi 100%, wychodzi na mecz, wychodzi na 100%. Nie jest głową gdzieś indziej, jest na meczu i wie dlaczego i po co się tutaj znalazł, tak? Gdybyś miał wybrać jednego bramkarza, możesz się cofnąć w historii, nawet może to być zdobywca złotej piłki Lewi Jaszy, jak masz taką nie ochotę. Nie będę tak daleko się cofając. Słuchaj, Tadek, wybierz jednego bramkarza do swojej wymarzonej jedenastki wszechczasów. Jednego bramkarza. No to jest zadanie, nie wiem, karkołomne. Ja nie potrafiłbym chyba wybrać. Jednego tylko? Jednego, tak. Którego stawiam na mecz i... Stawiasz na mecz. Zamykam oczy i wiem, że on broni? Tak, broni nogami, rękami, głową, wszystkim. Możesz się przesunąć po całej osi historii piłki nożnej. Wybieraj kogo chcesz. Ciężki wybór. Każdy bramkarz ma w sobie coś takiego, co... Po pierwsze jego charakteryzuje, a po drugie pasuje do drużyny, tak? To jest to, co gdzieś znowu na zachodzie. Oni w cudzysłowie dobierają sobie bramkarza do drużyny. Wiedzą, że bramkarz gra, przepraszam, że drużyna gra tak, a nie inaczej, potrzebują takiego bramkarza. Przykład z Porto. Jak Iker przychodził do Porto z Realu, był bramkarzem, który raczej nie grał wysoko, bo Real tego nie potrzebował, tak? To są słowa trenera, który z nim zaczął pracować i musieli go nauczyć grać wysoko. Można by powiedzieć, bramkarz tak dobrze broniący jak Iker Casillas, na takim wysokim poziomie przez nie wiadomo jaki okres czasu, przychodzi do klubu i oni go muszą czegoś uczyć, parodia można powiedzieć, ale faktycznie tak jest, bo on nie potrafi grać wysoko, więc znowu muszą dostosować sobie bramkarza do swojego stylu gry. Ale nauczył się, zeszły sezon kapitalny. Nauczył się, no, uważam, że tak, natomiast wiem też z trenerem, który pracuje w Porto, ile to kosztowało pracy zarówno Ikera i tego trenera, ile rozmów między nimi i oceniania tego wszystkiego, tych sytuacji meczowych i analizy znowu. No ale jakbyś miał dobrać do swojej myślę, że po ostatnich rozmowach z trenerem Markiem Dragoszem, którego również serdecznie pozdrawiam, no myślę, że Buffon. Nie dlatego, że ktoś powie, że najlepszy czy najgorszy, ale zobaczmy przez jaki okres czasu utrzymywał się na tak wysokim poziomie. A co najlepsze słowa trenera Marka, jak przez ten okres, jak się zmienia piłka, tak? No on pamięta to, że przed nim grał tak zwany full stopper ze stoperem, a w tym momencie piłka jest tak szybka, dynamiczna i on dalej trzyma swój poziom. Odnajduje się dokładnie. Tak, dokładnie, odnajduje się w drużynie, w tym poziomie i to nie tylko pod kwestii, można powiedzieć, takiej fizycznej, tak? Czyli formy, ale pamiętajmy, że sport to dużo zależy od głowy, tak? Głowa jest tutaj, można powiedzieć, oczywiście, jedną z najważniejszych rzeczy, więc no to pokazuje, na jakim on jest poziomie, tak? Kończąc już tą rozmowę, bo moglibyśmy tak mógłbyś pewnie godzinę. Moglibyśmy. Tak osobiście, Tadek, cię teraz zapytam. Co tobie dała piłka nożna w życiu? Jakby cię, czy jak bardzo ukształtowała cię jako człowieka, bo to, że... Bardziej zamieniłbym pytanie na sport ogólnie. Bo to, czy to jest piłka, czy to jest koszykówka, czy to jest siatkówka, cokolwiek, kto tam lubi, w czym się odnajduje, bo to jest najważniejsze chyba, żeby robić w życiu to, co się lubi, to, co nas rozwija. No to ogólnie sport, ja osobiście uważam, że daje mnóstwo rzeczy. Gdzieś tam już teraz jestem świadomy tego wszystkiego. Takiej systematyczności, takiego nie poddawania się, tak? Wiemy, że okej, dzisiaj mi nie wyszło na treningu, jutro też jest trening, za tydzień też jest mecz. Dzisiaj przegrałem, ale muszę trenować, bo za tydzień mam mecz, za miesiąc też mam mecz. Przyszły jest następny sezon, dziś mogę przegrać ten mecz z tym przeciwnikiem, jak będę trenował, to za rok wyjdę i spokojnie wygramy, tak? Więc takiego niepoddawania się systematyczności. Wiesz, że wracasz ze szkoły, czy tam z pracy i musisz iść na trening, musisz sobie przygotować jedzenie. Po treningu znowu coś tam musisz sobie zrobić, to wszystko organizacyjnie trzeba pogodzić, tak? Więc no i wydaje mi się szacunku do człowieka. Do człowieka, bo jak wiemy, też pracuję z ludźmi po amputacjach, którzy grają w piłkę. To też wiele uczy, naprawdę pokazuje życie zupełnie z innej strony. Tam historie są różne, przez wypadki komunikacyjne, po nowotwory dziesięcioletnie i walkę ludzi tak naprawdę o nogę czy o rękę i o życie, no bo nowotwór z przerzutami gdzieś tam to jest życie i to pokazuje tak naprawdę, na co powinniśmy czasem zwrócić w życiu uwagę. Był taki wywiad z trenerem jakiejś koszykówki drużyny, już nie pamiętam, natomiast no, mocno na Facebooku rozpromowany, że dziennikarz się go zapytał, co sądzi o tym, że jego
zawodnik wyjechał z półfinałów na to, że urodziło mu się dziecko. I trener bardzo się obudził, zapytał się dziennikarza, czy jest tego świadomy, o co się pyta i czy ma dziecko. Po czym dziennikarz dalej ciągnął to, tak jakby narzucając mu, że powinien powiedzieć, że to jest coś złego. I trener stanął w takiej obronie zawodnika, że no to też pokazuje, tak, to jest sport, okej. Są profesjonaliści, dla nich to jest najważniejsze, ale dalej jesteśmy ludźmi i są pewne rzeczy, które są ważne w życiu każdego z nas. Tak? I to podsumowanie, moi drodzy, niech będzie pigułką do zapamiętania dla każdego młodego bramkarza i dla każdego młodego sportowca. Ja Ci dziękuję bardzo, Tadek, za rozmowę. Życzę powodzenia i dziękuję. Obyś szlifował nam te młode bramkarskie talenty.